Witam Was bardzo serdecznie na kanale Zoltan Odkrywca. Mówię cicho, bo tutaj domy obok, ludzie jeszcze śpią. Nie jestem na terenie, gdzie byłem w filmie ostatnim. Jest troszeczkę inaczej. Jeden terenek, drugi z tyłu, trzeci tam, czwarty tutaj, a jeszcze jeden jest tak gigantyczny, że ciężko to opisać. Powiem Wam, że chciałem te tereny od półtora roku. Farmer się nie zgadzał. Wczoraj było przełamanie. Także ja nie przedłużam nawet jednej minuty. Ubieram oporządzenie, odpalam wykrywacz. Miłego oglądania. Ominąłem te większe tereny, sobie zostawię je na jutro, na pojutrze, na za trzy dni. Zobaczcie, w jakim klimacie. Osłonięte drzewami, cisza, spokój. Bele słomy tylko. Jest pierwszy strzał, od razu na wejście już Wam pokazuję. Patrzcie się, nic specjalnego, ale jest bardzo ładna. Zapewne koninka będzie. Ale jaki sygnał był, nie? Konineczka. Kawał koninki. Ciach do torby i to przejdziemy tak naprawdę dokładnie. Jeżeli coś tu będzie, to ja to wygrzebię. Teraz wyskakuje taki kawałek ołowiu. Nie wiem, może jakaś zabawka była. Nie mam pojęcia. Dużo ołowiu. Zaczęło sypać dużą ilością ołowiu, a ołów zawsze dobrze świadczy. Także, kurde, jakieś muszki latają. Co to jest? No, taki elemencik. Dzisiaj chcę zrobić taki bardziej rekonesans, bo zostawiłem tutaj samochód u takich innych państwa. Jakie słodkości. Pytam się, bo ten farmer taki starszy, wiecie, ale tu jest tego, nie? Zobaczcie. Ale wyżera. Pytam się tej pani, gdzie dokładnie ten farmer ma, bo to sąsiad, tereny. A ta pani mi mówi, wszędzie, everywhere. No to pięknie, to dzisiaj robię taki rekonesans. To przeszedłem tak paseczkiem, tamto paseczkiem. Okazało się, że po tamtej stronie jest jeszcze jeden teren. Tutaj niespodzianka, to co ja lubię najbardziej. Greenland, zielone pastwisko. A po drugiej stronie tam drogi. Tam to jest w ogóle rzeźnia, nie? Pójdziemy tam, potem Wam pokażę, nie? Ale teraz przejdę sobie tutaj po tej trawce. Potem pójdziemy tam. Za tamte krzaczki. A następnie udamy się na ten gigantyczny. Nie, tutaj będzie talerzowane, te łęciny trochę przeszkadzają. Ale to jest nieistotne, jest pięknie. No, godzinka chodzenia poza mną, musiałem trochę pozmieniać tereny, bo tam jakieś zakłócenia. Teraz skakuje taka dość ciekawa blaszka, jakiś elemencik mniejszy od czegoś większego. No, ale nie do rozkminienia, ja się przyniosłem teraz na taki terenek. Uff, ale jest duszno jakoś. Wczoraj, kurde, 9 stopni i zimnica, a dzisiaj parówa jak w lipcu na Saharze. No niestety musiałem uciekać z tych pól, muszę czekać za talerzówką. Przyniosło się na ten zielony lancik i zobaczcie, jaki strzał. Jest krzyżyk i będzie śliczny. Ja już go wyjmuję szczoteczkę i już go czyszczę. Ale się nakopałem dziada, jak głęboko był ten sygnał, nie? Nie mówię dziada a propos krzyżyka, tylko sygnału samego, tak? Dobra, wyczyszczony, tutaj będę musiał ładnie tą ziemię zgarniać. Żeby nic nie zostawać, zobaczcie, całe drewienko jeszcze zostało w środku, nie? Calusieńkie drewienko. Śliczne. A teraz sygnał taki typowo monetkowy. Ja się już z tej łąki nie ruszam. Może jeszcze tam kawałeczek pójdę na te połacie. Na te połacie pocięte te zboże. Zobaczcie. Blombunia wpada. Ja już ją troszeczkę oczyściłem, ale sygnał typowo monetkowy był. Co my tutaj mamy na niej napisane? Al Syndikat GmbH, ale zobaczcie tutaj. Proszę bardzo.
dwie gwiazdki, napis, wyostrz, Berlin, Niemcy, plomba z Berlina, ale kurde, czat, nie? No a jak Niemcy, no to serdeczne pozdrowienia dla Artura GT. Wielka piona, Arturku, i pozdrawiam serdecznie. O, fajne znalezisko. Naprawdę. A tu patrzcie, jakie znalezisko praktycznie na oko. Jeszcze będzie działał. Tak zwana żabka. Oddam farmerowi, jak będę u niego, bo i tak będę, bo mam dla niego prezent oczywiście. O, no, jeszcze będzie działać. Do czyszczenia, dobra, wrzucam tutaj do torby i to mu się odda. Prawdopodobnie, kochani, będzie dogrywka, jeśli chodzi o film wykopkowy. No bo nie chcę na siłę. Tutaj jeszcze względnie te łęciny są, ale na tamtym gigantycznym polu, na którym byłem z tyłu, to już są tak wielkie i są tak twarde, że cewką tego no nie mogę po prostu przemiatać, a zapytam się pana, kiedy będzie to talerzował. Mam nadzieję, że będzie, kurde, w domu, bo mam dla niego całą turbę prezentów małych. Także zobaczymy, ale jeszcze godzinkę sobie daję, może z tego wyjdzie jeden odcinek, no zobaczymy. No ale co mamy, krzyżyk, teraz tą żabkę, jakieś blaszki i tą plombę from Berlin. Trzymajcie kciuki, no żeby coś wyszło, bo jutro chciałem jechać na ryby, bo zrobiła się pogoda i zasiadka na szczupaka. Ale zobaczymy, dobra, lecę, bo szkoda czasu. Patrzcie, jak się zasrypczyło, nie? Ja się tak zagotowałem po prostu, ale te przybicia takie ciemniejsze to... Od razu czułem, że to będzie guziczek. One tak wychodzą. Z jednej strony były tak posrebrzane. Zobaczcie, tu jest takie posrebrzane. To nie srebro, to wiecie, jakieś tam badziewie. A z drugiej strony po prostu takie płaskie. Dobra, pokręcę się. Tutaj są jakieś sygnały, także może coś fajnego wyjdzie. Nie wiem, czemu mam takie popiardywania wykrywaczu. Tu nie ma żadnych linii. Powiem wam tak. Można chodzić kilometry. Przed chwilą jeszcze rozmawiałem z Pawełkiem, z moim najserdeczniejszym przyjacielem. Wspomóżcie, kurde, Pablo tyle poświęca czasu na to chodzenie. Chodzi ze swoją drugą połówką, z Kamilką. Subskrypcja, tu jest logo Pawełka. I już sobie w głowie myślałem... Logo Pawełka, logo kanału Pawełka. Już sobie w głowie myślałem, jak wam dzisiaj powiedzieć, że ja nie trafiłem monety. Gubię sygnały przez te zakłócenia. O, słyszycie? Ale ja mówię, to będzie wszystko wyrównane, to będzie się lepiej chodziło, sygnały będą czystsze. Patrzcie się, odwracam kamerę i... Oglądamy Moniaka, nie? Wiadomo, że było tam przez całe życie kilka razy orane, nie orane. Patrzcie, monetka jest tutaj i mamy sreberko. A Paweł jak powiedział, a propos właśnie Pawła, Zoltanko, zaraz trafisz sreberko, nie? I mamy piękną sixpensóweczkę. Ale jak się wytarło, jakie piękne sixpensóweczka, George. Czego ty wykrywaczu, George piąty. Ale piękne, malutkie sreberunio. Wiadomo, nie jest to złoto, nie jest to jakiś hamerek, średniowieczna monetka, ale no słuchajcie, no jest srebro. U mnie systematycznie co drugi wypad jest sreberko, także się bardzo z tego cieszę. Piękna monetka, ale mnie pokusiło, żeby jeszcze tutaj wrócić. Ja mówię, muszę się zapytać farmera, czy on będzie to talerzował, czy on będzie to od razu robił orkę, bo no nie jestem pewien, nie znam się, ale mamy piękne, piękne sreberko. Six pence, a może jeszcze rok dojrzymy. Roczek 1918. Jeszcze wam zrobię tylko zbliżonko. Piękna monetka. Ale jest kurde w jakim stanie fajnym, nie? Bomba. A przeszedłem po tym sreberku taki odcinek. Dość duży. Dzisiaj chyba rekordy. Bijemy rekordy w kilometrach. Zero sygnału. A ja zapomniałem wody z auta. Zobaczcie, co się ze mną dzieje. A powiem wam, że jakieś kurde... Jeżeli chodzi o pogodę, to jakieś mezelianse. Wczoraj praktycznie musiałem dmuchnąć, jak to się mówi, ogrzewaniem w chacie, bo było tak zimno. A dzisiaj temperatura wzrosła chyba o 15 stopni w porównaniu do dnia wczorajszego. I jest, ja pierdziel. Ja jestem cały mokry po prostu, nie? Linia. Jadę do farmera, zobaczę, może jakiś tam ma land bliżej swojej posesji. A to czy tak jak mówię, czekamy aż talerzują. Robię sobie chwilkę przerwy na oddech. Na nabranie oddechu i nabranie troszeczkę sił. Lecimy dalej.
oby jeszcze do jakiejś monety. Mówię, jedna moneta i sreberko, nie? Żadnej mamy na wózku, kurde, aż dziwne, jaki ja uwalony. Dobra, jest pięknie. Teraz taka 26, 27, ja z reguły takich sygnałów nie kopię, ale... O, właśnie dlatego nie kopię takich sygnałów, nie? Obiekt praktycznie zamknięty, dlatego taki stały, fajny był sygnałek, a to zwykła jakaś tam blaszka. Kończymy, moi drodzy. Ostatni wykopany sygnał i ostatni przedmiot, który ja już widzę, pokazuję wam. Pożegnamy się miło i do kolejnego odcinka. Oby, kurde, szybko. Jest zajebiście. A ostatni sygnał, który wykopałem, znajduje się tutaj. I patrzcie, był krzyżyk. No to jest medalik. Jest medaliczek. O, proszę bardzo. Mamy medalik aluminiak, ale wiecie, no medaliki zawsze cieszą. Jest jakaś tutaj Matka Boska, jakieś promienie od niej śliczne biją. Zaraz do moneciarki. A tutaj co to jest? A to twarz w chmurzu. Twarz Pana Jezuska bodajże. No jest medaliczek, fajnie. Tutaj medaliczek. A tam w tamtym rogu było to sreberko, czyli ten teren jest tutaj naprawdę do grubego skanowania, ale to mówię, na dniach, na wszystko przyjdzie czas, nie jednego dnia, nie ma się co forsować, a i tak narobiłem dzisiaj kilometrów. Także ja się z wami żegnam, standardowo i szczerze, zdrówka, radości każdego dnia. Mam nadzieję, że jest ta woda w samochodzie. I co do kolejnego odcinka. Ale następny film chyba będzie z rybek, bo tak jak mówię, nastawiłem się na szczupaka, już zrobiło się troszeczkę... No dzisiaj jest ten dzień taki gorący, ale ogólnie jest chłodno, czyli predatory powinny odpalić. Wszystko mam przeszykowane, sprzęt leży, rybki mrożone są. Jeżeli chodzi o wędkarstwo, bo u mnie nie można łowić na żywca. I jeżeli starczy sił jutro po pracy, po nocnej zmianie, może 2-3 godzinki zasiadkę na zębatego. Trzymajcie się. Wielkie pozdrowionka. Wracamy na te tereny już wkrótce. Módlcie się o szybką talerzówkę na tych landach. Ten jeden jest tak gigantyczny tam, że ojej, tam będę musiał mieć ten plan. Konkretny plan i dopiero będę tam startował. Trzymajcie się. Serduszko dla was. Do kolejnego. Cześć.